Panie Michale, w czasie ostatnich zawodów, które odbywały się na Stadionie Śląskim, jednym z wygranych to był Śląsk Świętochłowice. Mało się o tym mówiło. Czy pan nawet osobiście, bo jako twórca i główny architekt tego toru, który tam powstał, no i teraz odnosząc się do Stadionu Śląska Świętochłowice, jest już pomysł na ten tor? No tak, już tor jest zaprojektowany. Tor był konsultowany też z trenerem kadry narodowej, z Markiem Cieślakiem. Zwołaliśmy tutaj specjalne konsylium u dyrektora Sikorskiego, gdzie żeśmy omawiali rozmiar, kąt nachylenia łuków. To są bardzo istotne rzeczy po to, żeby było widowisko tutaj w Świętojcach, bo już w tej chwili samo wystartowanie to będzie ogromny sukces, ale chcemy zrobić coś więcej. Chcemy zrobić widowisko, show, wyścigi, które by przyciągnęły tłumy, bo to tak naprawdę jest główny element widowiska sportowego, żeby były emocje, prawda? Emocje są wtedy, jeżeli zawodnicy się mijają, są wyprzedzenia, bo taka statyczna jazda to może rok jest fajna, jeżeli wygrywają oczywiście Świętochłowiczanie czy drużyna gospodarzy, natomiast po jakimś czasie może się to obieść, tak mówiąc kolokwialnie. Czy wy macie jakieś rozeznanie, ocenę, ilu kibiców w Świętochłowicach jest, którzy są w stanie w tym momencie przyjść na Żużel? Ja myślę, że świetnym rozwiązaniem ze strony magistratu i prezydenta miasta jest to, że robimy to etapowo, że te 3600 widzów i część miasta Świętochłowic i ościennych miast, bo z całą pewnością będziemy naciskać i uderzać głównie w całą metropolię, bo mieszkańcy Świętochłowic będą wiedzieli, że są zawody, to nie będzie problemem tutaj rozreklamować kolejne zawody żużlowe, bo świętochłowiczanie tym żyli. Natomiast naszym głównym celem będzie uderzenie do całej metropolii Śląska. Nasze nowe hasło, które wprowadzamy, reklamujemy i wdrażamy, to jest Żużel w sercu Śląska. I tak będziemy reklamować nasz sport żużlowy wokół Świętochłowic. Z całą pewnością wszystkie miasta będą o tym wiedziały, że w Świętochłowicach na Śląsku będzie żużel. Pan prezydent mówił o tym, że za 2 lata będzie was rozliczał z tego startu w drugiej lidze. Czy wy już wyprzedzacie te myśli? Myślicie już, powiedzmy, o awansach nawet? Czy na razie skupiacie się tylko na tym, żeby ruszyć w drugiej lidze? Cały czas wyznajemy zasadę, tak jak to w sporcie mieć powinno. Jesteśmy sfokusowani na najbliższym zadaniu, które nas czeka, czyli czeka nas kolejny sezon szkolenia młodzieży. Ostatni sezon i 2 sezony wcześniej intensywnie odbywają się treningi. Rzecz jasna, cały czas staramy się, żeby jakość tychże treningów wzrastała i umiejętności tej młodzieży po to, żeby mieć w 2020, ja cały czas podkreślam, bądź 21, bo zróbmy sobie jakiś taki delikatny margines, żeby nie powielić błędów Orła Łódź z tego sezonu, żeby wszystko było na spokojnie i racjonalnie wejście w sezon żużlowy. Myślę, że ta jakość przynajmniej juniorów na sam początek, bo nie ukrywam, że drużyna będzie musiała być złożona nie tylko z wychowanków, bo jest to niemożliwe tak naprawdę na dzień dzisiejszy, bo to jest irracjonalne, taka jest prawda. Ale złożenie drużyny z zawodników ambitnych, młodych, którzy na przykład schodzą z Ekstraligi, jak pokazały przykłady tegoroczne bądź ubiegłoroczne, pokazuje, że z młodych wilczków można zrobić fajny skład. Naszym celem będzie to, żeby jeździło naszych juniorów 2, a jeszcze 2 cały czas się rozwijało przy tych wiodących juniorach, więc skupiamy się na pracy z juniorami, z dzieciakami najmłodszymi, mamy motocykle 80-120, za chwilę kupimy motocykl 250 na przyszły sezon, żeby ta cykliczność i racjonalność szkolenia była zachowana, w ślad za tym, żeby już na 500 siadał młody człowiek, który jest w stanie zrobić jeszcze szybsze, progresywne postępy i występował w lidze w 2020-2021 i był gotowym zawodnikiem, zresztą póki co możemy tych zawodników wypożyczać do innych klubów, żeby ta ich jakość została cały czas podnoszona. W Rybniku buduje się drużynę na wychowanku, czyli ta aura wokół Woryny jest wielka. Wy macie takiego zawodnika, wokół którego można budować ten klub i żeby on był tym sztandarem Śląska Świętochłowice? Jest taka perełka? To jest bardzo, bardzo trafne określenie, bo zobaczmy, że kluby, które osiągają najwyższe wyniki, bazują na swoim juniorze, na swoim wychowanku. Gorzów zmarzlik. Myślę, że w innym miejscu byłaby Częstowa, gdyby był Drabik, a jest we Wrocławiu i też Wrocław jest w zupełnie innym miejscu i to słuszne określenie Woryna w Rybniku. No, to jest nasz cel, prawda, żeby jakieś nazwisko takie było kojarzone juniora, który będzie takim pociągową perełką. Zobaczymy, pracujemy cały czas na tym. W tym momencie nie chciałbym nikogo wyróżniać z chłopaków ze szkółki, czy tam z tych chłopaków, którzy dopiero teraz zrobili licencję, bo przed nimi jest bardzo, bardzo dużo pracy. Zmarzlik był, czy tam Woryna. Jeździli na minitorze żużlowym i było widać, że to mają zawodnicy, którzy mają niesamowite predylekcje do tego, żeby być światowej formatu gwiazdami czy dobrej klasy zawodnikami, a w naszym przypadku no, musimy rzemieślniczo podchodzić i ze spokojem do tematu, więc pracujemy nad tym z całą pewnością.